Echo, witajcie w Cify 5, Terra Holandia, no i moja pomarańczowa plama wreszcie na minimapie wygląda całkiem ładnie, tak jak lubię, bo zajmuje całkiem przyzwoity obszar. Chyba nawet będziemy musieli go bronić tutaj przed Katarzyną, aczkolwiek mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo wolałbym się z nią nie bić i wolałbym oczywiście w pokoju doczekać momentu, w którym odkryjemy uran na mapie i się okaże, czy mamy jakiekolwiek szanse z Anglikami, bo jeśli uranu miał nie będę, jeśli atomówek zrobić nie będę mógł, to tej gierki nie wygram. Tutaj widzimy, że Elka buduje operę w Londynie. Trochę szkoda, o, jest tutaj. Ja liczyłem, że to zgarnę, ale chyba jednak nie. Tam inżynier mój czeka, kurde, w mordę jeża. No ale chyba się to nie wydarzy. Zerkniemy na demo na początku wyjątkowo. No i coraz lepiej to wygląda naukowo, ale na tym etapie gry powinienem już dogonić lidera. A tak to nie wygląda. 101 milionów, a ja 20 ludności. Wow. Ojejku, i żołnierzy. No biją się z Hiszpanami. Angole. To oby, kurde, im tu się zmniejszało. Dobrze by było, szanowni państwo. A tutaj... No kurde, pod koniec poprzedniego odcinka widziałem tu atomówki. A teraz już nie. Ale są tutaj. I za chwilę Sevilla może wyrwać. I będzie ciekawie. No trójpłaty, no wciągnąłem te Izę w taką wojnę, w której najprawdopodobniej oberwie. No ale lepiej ona niż ja. O, tu jest miasto państwo w ogóle. A to proszę, jak ciekawie. Także moja biedna Izunia, przepraszam, ale tak trzeba. Z perspektywy Holandii oczywiście. Raczej nie twojej. No ale jest nadzieja, wróciła nadzieja. Francuzik pokonany to jedno miasto tutaj ma. Nie chce ma. Mamy... O, słyszałem. Czyżby tu leciała? Nie, oni się biją. Czekam na te atomówki. Bo ja ich tam 3 widziałem. 3 atomówki, kurde. Tylko też problem polega na tym, że jak ja nie zdobędę Berlina, no nie mogę bić Berlina. A może, dobra. Może on mnie wciągnie w wojnę z Anglikami i się będziemy bili kupą. Czyli Hiszpania, Szwecja, Niemcy i Holandia. Kontra Anglia. I tak by było dobrze. Tylko skąd walić atomówkami? To jest ten problem. Bo mógłbym tu miasto założyć. Miałbym Londyn w zasięgu. No ale to miasto by mi krzywdę zrobiło. Gospodarczo. Pakt obronny. A, dobra. Już nie będę go przedłużał, bo ona się też z Hiszpanami może bić, także nie chciałbym się wplątać przez ruskich w wojnę z Hiszpaniami. Z Hiszpanami. O to oczywiście chodzi. Także w tym momencie, tak jak jest, jest ok. Wziąłem ten Orlean. Niech się rozwija. Bo to nie głupie miasto może być. Wszystkie będę miał. Z czasem u siebie. Porto też przygarnę, ale to jak, szanowni państwo, złota era będzie, to wtedy sobie tutaj zrobię. Tak myślę, tak sobie kombinuję. Cóż ja mogę nim zrobić? Wielkie dzieło albo traktat? Chyba pójdę po ten traktat. No tak. O, i ty, mój panie, przyjacielu drogi, ten tu, czyli ty na południe idziesz. Na południe idziesz zrobić... Tu by te tory też się przydało robić. I tak zróbmy, wyślijmy ich tutaj. I potem się nimi zajmiemy. Odkrywamy konikami. Jee, Antarktyda! Ach,
Grzejmy. O kurde, a nie, dobra. Droga. Sztokholm. Ty na razie sieć pilnuj. Ty też. I za chwilkę będzie piękny kolejny ustrój. Czy raczej polityka? Ohoho, mamy chyba, no właśnie, jakiś ląd. Kurde, ile tego lądu, to fajnie nawet jest ta mapa, ale no kurde. Problem polega na tym, że ta góra drzewka na takich lądowych mapach jak ta, na tym poziomie trudności, no jest taka, kurde, no ryzykowna. No bo długo to nie jest potrzebne. No ani to, ani to, ani to. A tu mamy te oceany właśnie, kurcze. Nie wiem, może w kolejnej grze coś tutaj się uda skolonizować. Ale obiecać nie mogę, no bo tak jak mówię, to nie jest dobra droga rozwoju w drzewku technologii na lądowych mapach i tym poziomie trudności. Ale niewykluczone, że kiedyś jakoś się skuszę. Może bym wystartował w następnej grze na przykład gdzieś w bardziej bezpiecznym miejscu i wtedy mógłbym sobie ewentualnie pozwolić. O ile będzie, tak jak mówię, czyli gdzieś tam bezpieczniej wyląduje. Bo kolejna seria, no kiedyś na pewno będzie po przerwie. Jeszcze się tam nie pod... Kurde. Jeszcze się tam nie poddaję, oczywiście. Ale szykuje się w pierdziel. Od Elżuni. No i ko złota na minusie, kurde, mordy jeżdżanie toperza. To mi się oczywiście nie podoba. Ojejku, jak będę musiał, to tak zrobię. Chociaż jest też opcja, żeby na krzywy ryj zdobyć Berlin. Nie na krzywy ryj. Jakby go straciła Hiszpania, no to ja bym mógł wypowiedzieć wojnę Anglii i zaatakować wtedy. Ale to ryzykowny plan, kurczę. Mamy złotą erę albo wielkie dzieło. Mamy minus 12 natury, to ta złota era nawet by się przydała, nie powiem. To by się przydało, ale tutaj tak, co my tutaj mamy? Tu mamy te fabryki i w to idziemy. No 25% nauki to jest dużo. No i dużo, bo będzie niebawem złota era. Kurczę, może bym poczekał? To jest dobre pytanie. Wielkie dzieło miałbym w Rotterdamie. To się głupie nie wydaje. A te tory tu też chciałem zrobić. Ale nie, chciałem połączyć, o właśnie, połączyć te dwa miasta tutaj, bo tutaj jest niepołączone i to by zapewniło trochę złota. No idziemy po tę złotą erę, tu za jedną turkę by się zrobiło, byśmy zgarnęli sąd i też Porto już mieli pod władzą własną, co jest oczywiście dobre. No dobra. No 51 na plusie, to rozumiem, tu Hiszpanię mamy, ale my tę górę chcemy odkryć. No, jakieś tam jednostki chłop ma. Gucio. A przemknijmy ten do Europa jeszcze, a może przemknę ten do... O kurde. A, jeszcze mnie strzeli pierdzielony. A co my tutaj w ogóle mamy? Jakie to fajne. Nie no, podoba mi się ten skrypt teraz. Jest też taki CIF 6. Może tam też się skuszę na niego? Dobra, zróbmy tutaj szybciutko te tory. Niech to się połączy. Niech to się połączy. Robią się fajne budynki. Wszystko wygląda nieźle. No bo poczekamy tę jedną turę. Jedną turkę poczekamy. Sojusz obronny. Tak, moja przyjaciółka. Udało się z nią zaprzyjaźnić. To jest dobre. Ale ona też mnie może wciągnąć w wojnę z ruskimi. No i ruskie niestety są w takim położeniu, że tylko ze mną i Hiszpanią sąsiadują.
Także raczej wojna z nimi się szykuje, z tym, że może być jeszcze tak, że po prostu do końca gierki już nie będą chcieli się ze mną bić. Jest na to nadzieja. Mała, bo mała. Ale wydaje się, że jest. Zabijcie to, no kurde. I ty, Niemiaszek, pomagaj Hiszpanii, no. Chopie, ona walczy w obronie twojego Monachium. Otto, ogarnij się. O kurcze. Izabela, cukier, miedź. Napoleon, to nie. Pakt obrony to już dawno i to się buguje. Dobra, chodź no. Dostałaś bombkę? Chyba nie. To dobrze. Oj, gdzie ta miedź? Jak to tak? Coś tu się złego podziało chyba. O nie, sąsiaduje Rosja. Z Anglikami tutaj jeszcze. No ciekawe. To niech tam się przeniesie. 13 zadowolenia. I ile do kolejnej? 10. No to. Jako tako. Cóż wy tutaj macie, żeby oni atomówek nie mieli, bo to też byłyby jaja. Jakby mieli. Dobra, co wy tu robicie? Bank, to na razie nie. Przyłącz. Pyk. Dobre pole. Żarełko musi być, dwie turki, spoko loko. O, dobre pole. O, tu gdzieś farmę zrobimy pewnie kiedyś. Dwie tury, to okej, to te produkcyjne mogą być. I zróbmy tutaj to. Ojejku, a potem dużo innych ważnych, fajnych rzeczy, ale to jeszcze zobaczymy. Tak. I na razie tyle. No i wszystkie miasta będą moje. O, i tutaj zrobiłem te, żeby wydobywać to i to. No, żeby to miasto się rozwijało. Bo to też fajna mieścina będzie. A ty mi wyślę tutaj. Taki jest plan. Dobrze to wygląda? Dawać mi ten uran. No chyba dobrze. Dobra, szybkie połączenie. Kurczę, ile ropy. Srebro. No, przemknijmy tędy, może się uda. Jest birka. Zabij to na jeden. A kurczę. Ale przepłynę może tędy. 25 sztuk złota, szanowni państwo. Dawaj. Grałem w czwartek. Dziś poniedziałek, także muszę znowu się wczuć. Na nowo. No, nie, myślałem, że zabili. A nie, może ja z Anglikami tutaj ty. A, nie spojrzałem. Dobra, nieistotne. Chociaż może w przerwie pohandluję. Teraz nie mogę się tego uranu doczekać. No nie, kurde, to były kiedyś okręty liniowe. No nie, chciałbym tego, żeby ten Berlin został zdobyty przez Angolii. Ojejku, ale chyba zostanie. No wracaj się tymi jednostkami, pierdoło jedna. No nie, kurczę. Ale wtedy ja będę mógł Berlin odbić. To nie jest takie głupie, no. Nie jest takie głupie. Tylko, no, jak to miałoby się stać, no to po bardzo krwawej wojnie, w której wielu Anglików poniesie śmierć. Oby tak było. No, wreszcie się też Niemiaszki biją. O to chodzi. No ale przeżył. No nie, come on. Napoleon. Babo. Już go pokonałem. Jak chcesz, to tam płyń do niego.
Ej, a oni może tutaj się napierdzielają tymi atomówkami, no bo takie imperia wielkie, rozległe mają. To cholera wie, gdzie patrzeć. A tu nie widać efektu pogrzybkowego. Hastings ktoś tam blokuje. O nie! Aha, to Hiszpanię przejęła w tym momencie. Kurczę. Niemcy, tutaj. 155, dobra, w Niemcach nadzieja, no. Nie, no. O, panie! Nie wiem, czy tędy przepłynę, to już... Przemknę tędy. O, i trzeba przestawić. Tu. I się rozwijaj, trzy turki, dobrze. Dobrze. Potem te trzeba też. Bo tu żarcie, złoto, produkcja, kultura. Ładne pola. Szpital będzie jeszcze szybciej się to miasto rozwijało. No nieźle. I teraz tak, stąd. Produkcja, jak to wygląda? Za 39 porypało kogoś? O nie. To stąd chyba muszę wziąć 10. No. Od biedy ujdzie. Tak. Tej szpital tu nam potrzebny. Ojej, kaluniwerek jeszcze trzeba szybciutko i dopiero potem szpital. I te mury, i ten zamek. Ile tu roboty z tymi miastami. No dobra, szybko tory zróbmy. Miejmy to z głowy. Nie no, fajna ta mapa. No, chciałbym to odkryć zanim pójdę dalej. Cóż wy tutaj macie? Nie no, słabiutko. Słabiutko. No i uran, uwaga, uran! Szanowni Państwo, chwila prawdy. Jak będzie uran... A do Sztokholmu dałem szpiega, to już mogłem tu nie odkrywać. Dyplomatę nawet, nie szpiega. No i zbudowała niestety. Małpa. Aj, te okręty liniowe. No w tym wypadku już pancerniaki. Ale przezbrojone z okrętów liniowych. Ulepszone z okrętów liniowych. No i proszę, okręty lądowe. Czołgi pierwszowojenne, które zresztą Anglicy wprowadzili na pole bitwy właśnie w czasie pierwszej wojny i tak mniej więcej wyglądały. Mark 1, nie, to Mark 1, nie pamiętam. Już nie będę znowu udziwniał. Dobrze. Chociaż nie wiem, czy dobrze. Czy to przypadkiem nie byli Anglicy właśnie? Kurde. Mogłoby to, kurde, nie znikać, ja pierdziule. Nie ma co tam też na to psioczyć, bo już tego nie poprawiam przecież. Ale to mnie irytuje, takie rzeczy mnie irytują. No i ciągle patrzę i nie wiem, kto wygrał. Czyja to jednostka. Nadchodzące obrady. Jest jedno źródełko malutkie, jaka bieda. No i coś się całkiem zrypało. Dobra, gdzież ty? O Jezu, w Lizbonie. No to też niezłe jaja. O kurde! O kurde. O, zgarnąłem to, ale jaja. Tu jest jeszcze. Ja bym to kupił. Jakby się dało, bo się nie da niestety. Ajajajajajajaj. Ruskie nie mają uranu tutaj. A to ciekawe. Ale to jest dobre, to jest dobra wiadomość. Tak, dobrze, przestawiła. A nie, tu też ma. Ojejku, natrzepała tego. A wy macie uran? No, Hiszpanie mają na całe szczęście. A Szwedy? No nie widać, nie miaszek. No nie widać, chyba że to zgarnie.
No lepiej, żeby to zgarnął Niemiec niż Wellington, ale to raczej Wellington to zgarnie. A można by iść zaatakować to Wellington? Hiszpania, no trochę by się pogniewali. No nie wiem, nie wiem. Zakaz luksusu, futra i trufle? Come on! A ja mam trufle? No tak, bo tu są trufle. Kto tam tak kombinuje? Jakiś cwaniaczek, nieboraczek. Jak mi złoto spadło, ja pierdziule. Dawaj, że to szybciej. Tu się trzeba rozwijać. 10, 5, tu mamy niezłe pole. No to by było niezłe pole, ale tu mamy też niegłupie i to też jest niegłupie. Dobra, weźmy sobie to. A nie, jeden tylko. A, bo z latarni to nie ma sensu. Dobra, to nie, to tu. To zdążymy tamtym się zająć. Kurde. Ale przypominam, każde miasto zwiększa koszt ustroju społecznego o 10% i technologii o 5%, także w tym momencie jakbym założył te miasta, to bym się spowolnił. Ojejku, i to nie jest dobre. To spowolnienie oczywiście. No te tory trzeba i tu dokończyć. Tutaj muszą być. Jest połączenie. Nie, jeszcze nie ma. Aha, bo ten jeszcze nie skończył. Pyk. I za chwilkę złota będzie więcej, jak tu będzie to połączenie. Dobra, grzej tu. Żeby nam się ten Orlean rozwijał. No i ten uran taki troszkę biedny, bym powiedział. I raptem jeden. Ale jest perspektywa na drugi z Monako. No ale to by trzeba było już Angoli bić i można atomówkę na ryłko wyrwać. To dobre nie jest. Byśmy to zaczęli robić i potem poszli w to, no tak, bo to przezbroimy, tak jak mówiłem, a to muszę zrobić. Czyli projekt Manhattan wypadałoby gdzieś. Sześć turek. A 10 mamy. A tu? Oj, tu się robią te jednostki, to niech się robią. Tu się ro... O kurczę, no tak, bo tutaj muszę mieć te rzeczy, te bazy na czas wojny. 17, pyk. Tu będzie problem, jakby wojna z Anglikami wybuchła i by się okazało, że mi LK splądruje te dwa szlaki. To by miasta głodowały. To fajne by nie było. Jak się zapewne domyślacie. No dobra, tu trzeba zrobić. No w takiej kolejności, akurat dycha będzie. Więc nie ma dramatu. Tutaj okej. No to, o Jezu. A nie, no i tak, ja chciałem stąd iść. O. A, tylko że bieda, kurde. Idź bij tych Angoli, no. Kurde. Nadzieja w moich sąsiadach. Nie lubię być od sąsiadów uzależniony, ale... Kurde, jakby taką koalicję wielką zmajstrować. No to jest nadzieja. Berlin jest niezły za rzeką. 95 obrony. A, splądruje? Czy kurde? Ta, splądrowało chyba. Bo się wyleczyło o 25. Jejku, jak bije. No jestem, kurczę, tutaj rozdarty. Bo z jednej strony chciałbym, żeby ten Berlin został zdobyty, bo wtedy ja bym mógł go zaatakować i stąd bym miał potem dojście na Londyn. Z drugiej... No to zawsze strata dla Hiszpanii, mojej sojuszniczki. Ale jednak bym wolał, żeby Angole ten Berlin zdobyły, ale dopiero potem, jak ja będę miał atomówki. Czyli jeszcze niech się mordują z 15 tur. Tak by było najlepiej. I ja potem takie ranne to miasto bym zaatakował i dość szybko zdobył.
To by było okej. Okay. Tylko żebym też potrzebował już tych artylerii rakietowych. Czy to się z kim biją? No, a, z Anglikami. No jeszcze by tego brakowało. Kurde, Lawenta, broń się. Lawenta, broń się. Tutaj. No i dobra, grzejemy po ten uran. 5 turek, spoko loko. Łuki. No tutaj polder zrobię jak najbardziej, ale jeszcze nie teraz oczywiście. Spokojnie jak na wojnie. Oj, tu bym, a nie, tutaj mamy manufakturę, to nie. O, szybko tutaj dokończmy dzieła. Jak najbardziej. To już Angole, a tu? O kurde. Chyba poszła ta atomówka. Oj, tak. A dobra, wracam się nim. Tamten jeden odkryje. No, o kurde. Chociaż nie, pola spalone normalnie. Zdobyte i spalone, nie atomówka. Bo tak to byłby opad radioaktywny. A go nie widać. A, oni tu mają pod miastem. No to jakby te koniki tu zostawić, tu wparować, ale to nie jest, zginąłbym i tyle. W C6 jest fajne to, że bomberami można ulepszenia niszczyć. To jest to ciekawe. I realistyczne. Generalnie mi się podoba tamto rozwiązanie. To zaraz usunę oczywiście, nie będę za to bulił. A Jezu, ja nie mam tej technologii jeszcze, jak ja jestem jełop. No to i tak jest dobre pole. O kurczę. Czyli tak, ty bierzesz to. No dobra, czyli ty jednak, no wróćcie tutaj, no. Cóż poradzić. Zapomniałem, jak zwykle. Dobra, to będzie okej. To jest okej, tu jest ta kulturka, ale jeden, nie. Się musi rozwijać. Ale spichlerz będzie. A to czekajcie. Oj, to miasto takie, no właśnie, takie jak widzimy. Szału nie robi. Ale jak sam nim zarządzam, no to jeszcze jakaś jest nadzieja, że coś z tego wyrośnie. Dobra, szybciej zrobimy te rzeczy, może, kurde. Bo szlaku tu wysyłał nie będę raczej. To na razie będzie marne, ale chyba żeby tu popłynąć. No tak, bo tu już mamy port. I tam już korzystam z tego pola. A kurde, patrzcie, jaka sprytna. Kurde, gdzie te hiszpańskie wojo i niemieckie wojo? Co to ma być? I stoją i się gapią, pierdoły jedne. Nie mogę na nich patrzeć. Ojejku, tu się też atomówek spodziewam. To by jaja jak berety, jakby się takowe pojawiły. Paktu obronnego. Przeciwko Bismarckowi. No weź! Kopie. Gucio tak kombinuje. Wariat. Mamy Ragusę. Ile zasobów tam było.
No tak, tak zróbmy. Jednak tutaj popłyńmy. Ty chodź tu, ogarnij nam to, żarełka ciut więcej będzie. I proszę, 33, no ciut lepiej. No rozwiniemy to powoli. Dobra, to oczywiście jest bzdura. Się zbugowało. Złoto od Izabeli. Spoko loko, wszędzie dobrze. No wytrzymaj, 102, coś tu zrobiła. O, dobrze. Izabela, broń się! A, 97 wlazła tymi. To zaatakuj chociaż te artylerie tym konikiem. O! Trójpłaty kontra myśliwce. To się nie może skończyć dobrze. Tu już niszczyciel, jakiś pancerniak. To też się może nie skończyć dobrze. A, konik oberwie od tych pancerników i zginie. No, chociaż tym strzeli, zabij, pierdoło jedna. O, Niemiec. Tyle dobrego. Łatwiej się niby bronić niż atakować, a to wychodzi z tego, że Anglikom w tej wojnie powodzi się lepiej. I to jest smutne. Amata. O, no przemknijmy. Tędy. York tutaj, uwaga, uwaga. Proszę bardzo, 4. O, a jakby tak Ragusa to przejście zdobyć, miałbym kurde drogę. No to niezłe jaja tak naokoło. Czyje to? Anglii. O kurde, to ich mógłbym zaatakować od biedy. Trzeba pomyśleć. O jejku. Wszędzie tego dziadostwa. Jest połączenie. Złotko rośnie dobrze. Będzie na artylerię. Teraz to trzeba ponaprawiać. No wam powiem, kurde. No albo atak tędy. Albo tak trochę na wariata tędy. Obrywa. No nie wiem, kurde w mordę jeżdżę, ale mam dylemat. Bo okrętu atomowego prędko miał nie będę. Ale tu jest taka ładna zatoczka, mógłbym tu wpłynąć, pierdzielnąć atomówki i zwiać. No, powiem wam, że ciężki dylemat. Chyba żeby kurczę. Nie no, jak to splądrować tutaj? Nie takie hopsiu. Może je wywali zresztą na Hiszpanię. Też by nie głupie było. Kto tu może wygrać? O, weźmiemy na Hiszpanię, zagłosujemy. Tak jest. Wykradł tajemnicy teorii atomu, hiszpański z Amsterdamu. Postanowiliśmy nie wyciągać, a miejcie, cieszcie się. Dobra, tyle dzisiaj, kurde. Poznaliśmy położenie uranu na mapie. Jest go mało. Jakby to się udało jeszcze. Jest perspektywa zaatakowania tego Wellington. Jeśli ono zgarnie ten uran, to zaatakuje. No i ewentualnie ta Ragusa też wchodzi w grę. Ale to już kurczę się wydaje trochę popaprane. Jakby tu armię wysłać, taki kawał.
To nie jest takie dobre, jak się może wydawać. No tędy byłoby lepiej. Tylko żeby to jeszcze trwała ta wojna o Berlin, te 15 tur, 20 może nawet. To by było dobre. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.